Cześć siemaszko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj tak na szybko zrobimy SBC, które wyszło już jakieś 2 dni temu. Mam nadzieję, że za mocno się nie spóźniłem. Mam nadzieję, że dalej będziecie mieli szansę zrobić to naprawdę w fajny, tani sposób, ponieważ dzisiaj zaprezentuję wam oczywiście ważne mecze z Ligi Mistrzów. No i mam nadzieję, tak jak mówię, że naprawdę uda mi się to zrobić dosyć tanio i że uda wam się również te składy zrobić tak, aby po prostu wyszły jak najtaniej. Przypominam, że tutaj nie trzeba żadnej lojalności, wszystkie składy są tak zrobione, że jeżeli zrobicie je dokładnie tak samo jak ja, to będziecie mieli odpowiednią ilość zgrania, a gracze, którzy są jako pierwszy właściciel, to są zawodnicy, których i tak bym po prostu kupił na rynku transferowym i nie opłacało się tego powielać. Zaczynam od Napoli kontra Real Madryt. No tutaj jak widzicie połączenie w sumie ligi angielskiej z ligą hiszpańską i włoską. Po kolei Viviano akurat jako pierwszy właściciel, ale tak jak mówię, to nie jest ważne, to jakikolwiek goalkeeper. Dalej mamy Rukinawę, Maksimowicza i Tonelliego, Robertsona, Asenho, Diae, Henriksena, Vasqueza, Mbokaniego oraz Kazriego. Naprawdę tutaj ta piątka zawodników z Hull City jest bardzo przydatna. A nie, przepraszam, bo tutaj jest z Sunderlandu Kazri. No to w każdym razie ta piątka zawodników z Premier League jest tutaj bardzo przydatna. Fajnie robi całe to zgranie i dzięki temu po prostu składzik ma odpowiednią liczbę zgrania. No i odbieramy pierwszą paczuszkę za to wyzwanie. I czas przejść do Barcelona kontra Paris Saint-Germain, czyli mecz, który się odbędzie dzisiaj, w momencie kiedy to oglądacie, w środę. No i lecimy: Areola, Vrsaljko, Bajse, Diagnem, Bengue, Suarez, Parejo, Saibet, Rodrigo, Leon oraz Denis Suarez. Tak to wszystko się prezentuje. Paru zawodników było jako pierwszy właściciel, ale nie zmienia to absolutnie zgrania, ponieważ potrzebujecie minimum 90 zgrania. Ten składzik ma aż 98 zgrania. No i prezentuje się tak, jak to widzicie w tym momencie na waszych ekranach. Myślę, że możemy odebrać kolejną paczkę. Pamiętajcie, że dzisiaj, jeżeli akurat jak chcecie zrobić dokładnie to samo, no to macie napisane oczywiście zawodników, których używałem, więc wystarczy sobie zatrzymać po kolei filmik na Footheada, tego nie wrzucam, żebyście tylko wy mieli do tego dostęp. No i przejdźmy do kolejnego składu, czyli Olympique Lyon kontra Roma. Mamy tak: Romero, Peruzziego, Cueste, Dos Santosa, Tagliafico. On kosztuje 650 końców, bo nawet go kupiłem, bo nie wiedziałem, że miałem go z jakiejś tam kiedyś darmowej paczki w ogóle. Perez, potem jest Paredes, czyli najdroższy zawodnik, 1700, Darder, Piatti, Sosa i Palacio. Tak to wszystko wygląda, widzicie, że Darder tak na siłę tutaj wepchnięty, ale wszystko się zgadza, z grani i tak byłoby 90, dlatego i tak to wyzwanie byłoby zaliczone. No i odbieramy ten składzik. Przypominam jeszcze również o tym, że że ceny dokładne zawodników są podane obok nich. W następnym odcinku postaram się tak to zmontować, tak jak mnie prosiliście, żeby obok składów było napisane, ile mniej więcej na skład wydałem, ale po prostu dzisiaj troszeczkę nie mam na to czasu, bardzo szybko chcę się wyrobić z tym materiałem, bo jak widzicie, już mam małe opóźnienie, dlatego też od następnego odcinka ze Squad Building Challenges, gdzie będę gdzieś tutaj dodawał animację tego, jaka jest cena tych składów. Na teraz mamy tak naprawdę użytych tutaj Irlandczyków, bo nie było tutaj żadnych wymogów, jeżeli chodzi o zawodników z tak naprawdę jakość tych zawodników, więc po prostu sobie wrzuciłem tutaj randomowych Irlandczyków po 200 końców, no i wysnajpiłem jednego zawodnika z Kopenhagi, jednego z Ajaxu Amsterdam i tak to jakoś wyszło. No i odbieram oczywiście ostatnią paczkę i za chwilę dostaniemy również naturalnie paczkę za ukończenie całego wyzwania, czyli wszystkich ważnych meczów. No i idziemy oczywiście do sklepu i jak co tak naprawdę każde ważne mecze odbieramy sobie paczuszki. No i co, myślę, że możemy zacząć chciałem zacząć od srebrnej, ale dobra, możemy zacząć od złotej paczki. I tutaj mamy w sumie 3 świecących zawodników, to będzie Drinkwater prawdopodobnie. Okej, nie jest beznadziejnie, aczkolwiek oczywiście zawsze się liczy na coś lepszego jeszcze. Aha, bo tu musieliśmy mieć 3 rzadkich zawodników, okej, no to nie jest jakiś wyczyn. Rigoniego możemy sobie wrzucić na listę transferową. Przejdźmy teraz do tej srebrnej paczki, której wcześniej mi się właśnie nie udało otworzyć. Zobaczymy, co tutaj będzie. Jest oczywiście świecący rzadki zawodnik i to będzie w sumie Czech z Bundesligi, czyli może być ta karta coś warta. Szczególnie jeżeli byłoby potem wyzwanie z Bundesligi, jest Mané. Bardzo dobry zawodnik, wielokrotnie grałem nim w różnych FIFach. No i ogólnie jest Gan, który... Czy ty nie byłeś w ogóle kiedyś brązową kartą? Nie jestem w sumie pewien. O, on te... No nie, nie kosztuje nic. Ale może kiedyś będzie coś kosztował. Dlatego wszystko oczywiście wysyłam sobie do klubu. Mamy jeszcze 3 paczki, możemy trafić tutaj naprawdę jeszcze coś fajnego. Zacznijmy od dużej złotej paczki premium. Nie przycina się nam nic ekran. Nie ma żadnej większej flary. I to jest Zaha prawdopodobnie z Crystal Palace.
Tak jest, również mamy Vicera. Czy ty masz jeszcze 4 gwiazdki? Masz 4 gwiazdki. Galdes, mamy kitchen, mamy kuchnię. No ale jest jakaś kondycja drużynowa, jest jakieś leczenie, to wszystko naprawdę się przydaje. Całkiem fajne stroje, tylko że ja nie przepadam za graniem w strojach ciemnych. Ale mamy Younesa, który jest z Ajaxu Amsterdam, więc zobaczmy. Myślę, że będzie kosztował tu 950 końców za niego dają, ale myślę, że spokojnie za te 1600 końców powinien zejść nam Niemiec. Dwa stadiony, ale to akurat już sobie squixelujemy. No i będziemy mieli jeszcze dwie paczki do odebrania. Ogólnie te ważne mecze z pewnością się zwracają. Okej, tutaj jest, no dobra, najpierw złota paczka rzadkich kart. Tutaj może być coś dobrego, lubię nawet te paczki, bo tu jest zawsze tych trzech złotych rzadkich zawodników, no ale nie tym razem. Tym razem to będzie Coates. Wracając do mojej poprzedniej myśli, o, jest Diae. To się tak naprawdę praktycznie zawsze zwraca, bo jest dużo tych kart nawet jednorazowych, które jakby sprzedać faktycznie naprawdę dużo dają. No i przypominam, że najlepiej tych zawodników po prostu trzymać w klubie i czekać do momentu, gdzie właśnie wyjdzie jakiś squad building challenges, gdzie są potrzebne. No i ostatnia paczka, najczęściej w ostatnich paczkach mam jakieś szczęście. Zobaczymy, czy będzie taki tym razem, raczej nie. Chociaż jest duża, jest man of the match znowu, aczkolwiek to jest dawkaś. O Boże, Sona sobie przypomniałem. Dokładnie tak samo było z Soną, fenomenalnie, pięknie, hradeczki. Okej, może nie jest to najlepszy man of the match, jest jeszcze Bakka, przecież bardzo dobry, o, Dalbert jest przecież, jest Smalling, jest Chris Smalling, to będzie bardzo drogi zawodnik, jest Mirin, ale to jest świetna paczka akurat w tym momencie. Okej, dobra, ten hradeczki, ile ty będziesz kosztował, 10 tysięcy? Pewnie tak, o nie, on jest warty ponad, ile jest twój Quixel? Czy ty, on ma Quixel za... Ej, patrzcie, jaka głupota. On ma Quixel za 15120 końców, a wystawić go na listę transferową można... Gdzie to jest? Wystaw na listę. Od 10250. Głupota, ale fajnie. No to popatrzcie, 15 tysięcy za tego bramkarza. Myślę, że Smalling to jest kolejne 10-15 tysięcy. Zaraz zobaczymy sobie cenę Chrisa Smallinga, dawno nie sprawdzałem, no może przesadziłem w tym momencie, za 14750 się nie sprzedaje, ale okej, już tutaj za 12750 jest za, ale to z cieniem jest tak licytowany, więc myślę, że go sobie od razu wystawimy za jakieś, no może 13,5 tysiąca, ale na noc go sobie wystawimy, no i zobaczymy, czy zejdzie, którą mamy godzinę, no dobra, no to wystawmy go na 12 godzin, może zejdzie, może nie, ale popatrzcie, jaka niesamowita paczka, jeszcze ten Dalbert, który przecież jest świetnym obrońcą, chętnie go zatrzymam sobie jako właśnie pierwszego właściciela, no więc w tej FIFA mam szczęście do paczek, nie mogę naprawdę narzekać, trafiłem dużo fajnych kart, po raz kolejny karta specjalna, po raz kolejny zacząłem mówić, że już nic nie trafię, a się udało. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobał, po raz kolejny wreszcie trafiamy jakąś fajną kartę. Mieliśmy Sona, mieliśmy tutaj w tej serii Vidala, mieliśmy w tym momencie Hradeckiego, Smallinga, parę naprawdę dobrych kart, parę wartościowych kart i tak jak mówię, warto robić te ważne spotkania, czy tam ważne mecze, bo po prostu za nie można trafić naprawdę fajne karty, za nie dostajecie paczki w zdecydowanie mniejszej cenie niż byście je kupowali w sklepie, więc opłaca się to robić. Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli się podobało, zapraszam do zostawienia łapki w górę, również możecie zasubskrybować kanał, przebiliśmy 30 tysięcy subskrypcji, dziękuję Wam za to bardzo serdecznie, no i na dniach myślę, że w weekend pojawi się jakiś specjal z tej okazji, więc bardzo serdecznie Wam jeszcze raz za to wszystko dziękuję, no i cóż, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć, na razie i piona!